Pamiętajmy o tym, bo kiedy myślimy o swoich mamach, to nie są tylko sprzątaczki, to nie są tylko kucharki, to nie są tylko nasze nauczycielki, ale to są osoby, które nas kochają, po pierwsze, i osoby, które chcą nas czegoś w życiu nauczyć. Chcą nam przekazać coś ważnego, żebyśmy później, jak wyśniemy, potrafili dobrze żyć. Prawda czy nieprawda? Kto się zgadza z tym, ręka do góry? Dobrze. To powiedzieliśmy sobie już to, co najważniejsze o naszych mamach. I zobaczcie, raz jeszcze sobie przypomnijmy imię naszej parafii. Jakie to jest imię? Matki Zbawiciela. Czyją matką była Maryja, Najświętsza Maryja Pana? Pana Jezusa. Pana Jezusa. A możemy powiedzieć, że Maria jest też naszą matką? A dlaczego? Kto mi rozwiązał ten problem? Właśnie bo się na nie opiekuje. Co jeszcze? Bo też nas